No panowie, dzisiaj dotarła kolejna przesyłka z Unitry, z polską Unitrą, którą mamy przeglądać, naprawiać i po prostu zobaczmy, co tutaj doszło. Jako pierwszy, co my tutaj mamy? Finezja trójka. Mamy wszystkie suwaczki i paseczki i jest to sprzęt z Lubartowa, Unitra Lubartów, jako pierwszy, zaraz wam pokażę dokładnej daty, to ja nie wiem, czy ja tutaj będę wiedział, czy to gdzieś napisali na tym, ale chyba raczej nie. Jest to sprzęt Finezja trójka, czyli M551S stereo, czyli wersja stereo. Dobra, następny, co my tutaj mamy następny? Następny mamy bodajże Finezja jedynka, czyli wersja monofoniczna czy stereofoniczna, zaraz zobaczymy. Tak, stereofoniczna, stereo hi-fi. Finezja jedynka. Zaraz wam pokażę przy okazji, jak już mamy dwa, stan jest bardzo piękny, idealny, to zobaczmy, czym one się różnią. Teraz weźmy tylko kamerkę. To będzie taki, że tak powiem, filmik znajdź różnicę. Kto pierwszy znajdzie różnicę, zresztą to jest na internecie, to nie ma sensu. Nie, myślałem, że zrobimy jakiś tam konkursik, ale chyba raczej nie. Powiem tak, ta ma dodatkowo korekcje niskie i wysokie, zapis lewy-prawy i wzmocnienie lewy-prawy, a ta ma, jak widać tutaj, zapis jeden kanał, drugi kanał i wzmocnienie jeden kanał, drugi kanał. Tylko czemu podwójnie to jest zrobione? Prawdopodobnie, no nie ma korekcji barwy dźwięku, czyli nie ma bas i sopran, tylko ma dwa niezależne lewy, prawy, nie? Finezja trójka i Finezja jedynka. Kiedyś bardzo, bardzo, że tak powiem, chodliwe sprzęty, że tak, o, w ten sposób, że każdy chciał coś takiego mieć, pamiętam, w latach jeszcze mojej szkoły średniej, nie, podstawówki. Dobra, czyli odstawiamy sprzęty na półeczkę, bo po prostu się nazbierało roboty, czyli do poczekalni. Finezja jedyneczka idzie na półkę. Tutaj są, co tu jest, paseczki i nowe. Okej. Trójeczka idzie do poczekalni. Dobra, zobaczmy, co tutaj dalej jest. O, coś co już było. Kabelki, teraz tak, jeśli przysyłacie sprzęt, nie musicie kabelków przysyłać, ja wszystkie kabelki mam do sprawdzenia, także jeśli przysyłacie sprzęt do naprawy, kabelki nie ma konieczności. No, stan troszeczkę gorszy, ale zobaczcie, co to jest. Można by było powiedzieć, ale to już było, nie? Było, tylko w czarnej obudowie. Albo w srebrnej, chociaż w sumie to też chyba kiedyś było srebrne. Tylko ktoś tak jego czyścił, szorował, że srebro wyczyścił. No co, no troszeczkę zasypione, ale nie połamane przełączniki. Działają wszystkie. Radiomagnetofon RMS 404, czyli tamte paseczki były od tego RMS-a, bodajże nowe. RMS 404. No i antenka też cała.
jest bardzo upierdliwe radio do przestrojenia głowica. Niby tylko dwa kondensatory trzeba wymontować, ale potem ile trzeba się namotać z cewkami, żeby zestroić na pełen zakres UKF-u, nie na 10 MHz, a na pełną skalę UKF-u. No, jest, że tak powiem, przy nim roboty, a przy tym właśnie już widzę, że tutaj będzie sporo roboty, bo jest, aż się klei. No dobra. Idzie do poczekalni. No i ostatni sprzęt z tej przesyłki. Radyjko do przestrojenia. Zobaczcie, co to jest. Sprzęcior. Już to kiedyś miałem, nie? Tylko że czarne. AIDA. AWS 105. Kurde, stan jest idealny tego amplitunera. I ona też jest na GML-ach 0,26 zrobione. Wzmacniacz. I pewnie się tym jako pierwsze zajmiemy z tej przesyłki, tym przestrojeniem tej AIDY. Ale zanim jeszcze się zacznę tymi, to będzie w następnych odcinkach, a teraz mam tutaj do zrobienia, że tak powiem, wzmacniacz końcowy mocy do nadajnika 250 W, który po prostu musimy wstawić wszystko w obudowę od raka, taka obudowa. Z tego co tutaj doszło, to jest jeden zawias chyba ułamany. Ja już to rozkręcałem, tutaj przymierzyłem. No i teraz tak, końcówka mocy jest na tranzystorach BLV25. Każdy taki tranzystor, to są nóweczki tranzystorki, ten tranzystorek to jest 175 W mocy. Jak widać, w tej końcówce siedzą dwa takie, czyli końcówka jest w push-pullu, klasa C, 250 W mocy, taki radiator wielki. I to jest właśnie stopień mocy. A tutaj jest zasilacz do tego stopnia mocy, 28 V. 13 Amper, 700 W przetwornica. Teraz może ja ją otworzę. Tak wygląda. To wygląda jak falownik. Dosłownie. 700 W zasilacz 28 V. Zobaczymy, czy działa. Trochę się pospieszyłem. Wstawiłem tutaj gniazdko. A w obudowie obudowa przyszła z gniazdkiem. Tylnym. No i do tej końcówki filtr Pi i tutaj mamy ten splitter, czyli ten sumator, nie? Na cztery takie końcówki mocy, w tym, że tego nie będziemy wykorzystywać, ponieważ robimy tylko jeden. Jest na tej zasadzie, zobaczcie, jaki filtr Pi. To jest dopiero filtr Pi. Można palca w środek włożyć. Tego małego, nie? No i jest na tej zasadzie, że on ma tutaj cztery rezystory po 400 W do sztucznego obciążenia i taki radiator na tych rezystorach. I to po prostu służy tylko po to, żeby wyrównać poziomy sygnału z czterech takich końcówek mocy, co tu na stole. Na antenie jest 1 kW, w tym, że z tego co ja tutaj widzę, to tu powinno być duże gniazdo. Tu, ponieważ te gniazdo przy 1 kW, to ja nie wiem, czy ono wytrzyma. Układ pomiarowy, filtr Pi jest zestrojony, z tego co tu widzę, mówię, że jest ok. I tu te płytki miedziane, one są na izolatorach od masy, to są kondensatory do masy, te płytki, cztery. Je się stroi w ten sposób, że, tak jak tutaj widać, obraca się tą płytkę i się ściska śrubą i po prostu czym więcej na masę, do masy po prostu przylegamy, tym większa jest pojemność tego kondensatora. Z tego co tutaj wykorzystam, to wykorzystam praktycznie tylko ten filtr Pi i tutaj jedno wejście. Odepniemy całkowicie
sztuczne obciążenie, bo robimy końcówkę mocy na jednej końcówce mocy, więc niepotrzebne nam jest sztuczne obciążenie, bo żeby to wykorzystać, trzeba by było, byłoby robić układ sterowania tutaj podłączony na 5, na piątkę, na 5 pinów, układ sterowania, który by nam włączał poszczególną końcówkę mocy. A jeśli robimy na jednej końcówce mocy ten wzmacniacz, to nie mamy takiej potrzeby. Może kiedy w przyszłości byłoby można dostawić dwie, ale to też by nie zdało egzaminu, bo nie zdałoby egzaminu. Jakby były dwie albo cztery takie końcówki, to wtedy byśmy mogli sobie zjechać, bo ta końcówka prawie 300 watów, ona wyciśnie bez problemu 300 watów na tych tranzystorach. Możemy sobie zjechać i wyrównać, żeby wszystkie cztery identyczną moc miały, ewentualnie jeśli dajemy kilowat na antenę. Jeśli na antenę dajemy 500 watów, to wtedy musimy dwie wyłączyć. I no, oczywiście nikt nie będzie rozbierał tego i nie będzie odkręcał, tylko do tego trzeba mieć układ sterowania, bo można zdjąć było przewody. Ale jakbyśmy stąd zdjęli przewody, to byśmy automatycznie rozwalili stopnie mocy tranzystory. Dlatego jest na każde wejście jest oddzielne sztuczne obciążenie 400 watów. Tak wyglądają te rezystory. To są rezystory. 400 watów 50 ohmów. W ten sposób. I z automatu układ sterowania przełącza z filtra pi na rezystor. I już mamy z 1000 watów w sumie z 1 kW 750 watów. Obojętnie które wejście wypniemy, automatycznie te wejście wyhamuje na rezystorach. Dobra, będziemy się tym zajmować dosłownie w następnym odcinku, bo już nie będę tego odcinka przedłużał, bo ja zaraz się będę tym zajmował. Potem się weźmiemy za tą całą Unitrę, która do mnie doszła. Przesyłka z Holandii. Tak? Z Holandii czy z Belgii? Już nawet nie wiem. Po prostu od Polaka mieszkającego za granicą, nie? I co? No, będziemy zaraz tutaj się modlić i wstawiać to. Tutaj jeszcze jest amperomierz do 40, nie, voltomierz do 40 V. W sumie może można byłoby go tutaj wstawić w tą dziurę. Tym, że ja myślę, że w ten sposób, bo teraz tak, jakby odpadło mi, tutaj weszła końcówka, wszedłby zasilacz. Tak, trochę bardziej z przodu. Musimy gdzieś jeszcze dorzucić turbinkę. Przynajmniej jedną, która nam będzie tutaj przedmuchiwać to. Zobaczcie, wejdzie. Na styk, ale wejdzie. No i teraz tak, co do tego filtra pi, to ja go troszeczkę przerobię. Filtr zostanie ten sam, wszystko zostanie to samo, ale zostanie zdemontowane sztuczne obciążenie i po prostu wykorzystamy jedno wejście. I to będzie na tej zasadzie, że wtedy mi to, bo tak na wysokość nie wejdzie, wtedy mi się to wszystko ładnie w ten sposób zmieści. Bez tego radiatora i bez sztucznego obciążenia, tam pod spód. Inaczej to nie wlezie w budowę. Dobra, to by było na tyle. Ja pozdrawiam, bo właśnie telefon dzwoni, także zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków i postawcie łapki w górę. Zobaczymy, co z tego będzie. No.